Jesteśmy na stoisku KK Meble, ze mną jest pan Dariusz, dyrektor zarządzający. Panie Dariuszu, kilka słów na temat firmy. Dzień dobry. Nasza firma jest bardzo młoda, działamy na rynku od lat 4, ale bardzo dynamicznie i stąd nasza obecność już od 3 lat na targach poznańskich. W tym roku zaprezentowaliśmy kilka nowych modeli, które mamy nadzieję będą już wzbudzają zainteresowanie naszych klientów. Między innymi system Flexi, który jest pokazany w tamtej części stoiska, a charakteryzuje się tym, że jest bardzo elastyczny, czyli możemy bryłę mebla zaprezentować, jedną bryłę mebla zaprezentować praktycznie w rozmiarze od 80 do 1,40 m, co biorąc pod uwagę warunki mieszkaniowe niektórych klientów jest bardzo interesujące. Jak wygląda Wasza oferta i w jakich meblach się specjalizujecie? Specjalizujemy się w meblach przeznaczonych do kompleksowego wyposażenia mieszkania, czyli są to meble typu stoły, ławy, komody, stoliki RTV oraz półki, meblościanki, garderoby, czyli wszystko, co może Pani znaleźć w tradycyjnym mieszkaniu, aczkolwiek jak również w salonie na przykład. Ale ostatnio słyszałam, że do Waszej oferty dołączyły również meble tapicerowane. Tak, mamy również, prezentujemy również meble tapicerowane. Jest to wybrana oferta, którą przygotowaliśmy specjalnie na targi w Poznaniu tej edycji, w nowych kolorach, w nowych przeszyciach. Chciałam zapytać, z jakich tworzyw produkujecie swoje meble? Czy tylko z naturalnych, czy nie? My pracujemy głównie na płycie wiórowej laminowanej oraz na płycie MDF laminowanej. Nie pracujemy w drewnie naturalnym ani w forniże. Które produkty zdecydowaliście się pokazać na ekspozycji? Czy są to modele flagowe, te, które najlepiej się sprzedają, czy może jakieś nowości? Głównie przygotowaliśmy nowości, aczkolwiek z uwagi na bardzo dobrą sprzedaż niektórych modeli w latach ubiegłych, przywieźliśmy je również ze sobą tutaj, żeby, krótko mówiąc, zapewnić, pokazać to, co bardzo dobrze się sprzedaje. Czyli co sprzedaje się bardzo dobrze? Które to modele? Na przykład system Adria, który jest dostępny w sieci Agata Meble. Mamy też kilka modeli, które przeszły lifting, na przykład system Nicea, który jest prezentowany jako zupełnie nowy, ale jest na bazie poprzedniego po bardzo mocnych modyfikacjach.